Ukochany synu, drogi synu, mój błogosławiony synu. Gratulacje, gratulacje mój synu z powodu twojego cudu. Nadeszło nieoczekiwane i kluczowe cudowne wydarzenie. Bóg pragnie udzielić błogosławieństwa, którego teraz potrzebujesz, za pośrednictwem wiadomości od Niego do ciebie. Jest jednak istotne, abyś wysłuchał jej uważnie do końca, aby odblokować swoje wielkie, cudowne wydarzenie, inaczej może się okazać, że przegapisz tę okazję. Teraz zapraszam cię do krótkiej przerwy. Zamknij oczy i pozwól sobie z wiarą oddać się temu cudowi, którego naprawdę potrzebujesz. Amen. Bóg jest miłosierny i wysłucha twojego cudu. Dlatego ważne jest, abyś odkrył objawienie zawarte w tym krótkim filmie. Jeśli wierzysz, że to jest dzień, w którym twój cud się objawi, skomentuj teraz: dziś jest ten dzień, Ojcze, dziękuję. Zapisz ten film jako znak wiary, ponieważ łaski, które mają nadejść, są niezliczone. Amen. Nie zapomnij, za każdym razem, gdy usłyszysz słowo otrzymaj, natychmiast skomentuj otrzymuję, aby zapewnić, że te błogosławieństwa staną się częścią twojego życia. Wśród trudności życia jest boski szept, który echem odbija się w zakamarkach twojej duszy. To głos Ojca Niebiańskiego, który z miłością pochyla się, aby cię objęci w chwilach niepewności. To jakby mówił w tym momencie: mój ukochany synu. Być może dzisiaj wyzwania, przed którymi stoisz, wydają się nie do pokonania, ale ja jestem z tobą w każdej spadającej łzie, w każdym wydechu. Wiedz, że moja obecność jest twoim stałym towarzyszem w skomplikowanej tkaninie twojej podróży. Bóg widzi bohatera, którym jesteś. Każda walka, którą staczasz, to rozdział, który kształtuje twoją historię, a każde wyzwanie cię wzmacnia. Uwierz, że jesteś olbrzymem w oczach Najwyższego, a droga do zwycięstwa już jest dla ciebie wytyczana. Przyjmij to błogosławieństwo, drogi bracie, droga siostro. Nasza podróż na tym świecie często prowadzi nas do stawiania czoła burzom, które wydają się nie do pokonania. To są chwile, kiedy czujemy się zagubieni, otoczeni wyzwaniami, które każą nam wątpić w naszą własną siłę i zdolność do przezwyciężenia trudności. To jakbyśmy byli porywani przez fale życia bez bezpiecznej przystani na horyzoncie. Ale chcę ci przypomnieć o czymś ważnym: nawet w najgwałtowniejszych burzach nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami w każdym momencie, trzymając nas mocno za rękę i prowadząc przez wzburzone wody. On jest naszą bezpieczną przystanią. Kotwica, która nas utrzymuje mocnymi. Nawet gdy wszystko wokół nas zdaje się rozpadać, gdy czujemy się słabi, zniechęceni. Ważne jest pamiętać, że Bóg jest większy niż jakakolwiek burza, którą napotykamy. On jest Bogiem, który uspokaja wzburzone wody, przenika niespokojne serce i wzmacnia nas, byśmy mogli stawić czoła każdemu wyzwaniu, które pojawi się na naszej drodze. Więc nie zniechęcaj się wobec trudności. Ufaj w moc i wierność Boga i wiedz, że On działa dla dobra tych, którzy Go kochają. Nawet gdy nie możemy zobaczyć poza ciemnymi chmurami, możemy ufać, że słońce zawsze znowu zaświeci i nowy dzień nadziei nadejdzie. Przyjmij tę łaskę w tej właśnie chwili. Coś niezwykłego dzieje się w twoim życiu. Bóg wylewa na ciebie deszcz błogosławieństw, prawdziwą lawinę łaski i dobrobytu. Porusza niebo i ziemię na twoją korzyść, uwalniając cię od finansowych więzów, które cię trzymały i powstrzymywały przed osiągnięciem pełnego potencjału. Wyobraź sobie, że drzwi się otwierają. Pojawią się możliwości, a boska opatrzność obficie płynie w twoim kierunku. To tak, jakby sam Bóg przepisywał twoją finansową historię w tej chwili, przekształcając trudności w możliwości, a niedostatek w obfitość.
ma najlepsze rzeczy zarezerwowane dla Twojego życia. I nic nie może Cię powstrzymać od osiągnięcia planów i celów, które On ma dla Ciebie. Otwórz swoje serce i umysł na przyjęcie błogosławieństw, które On ma dla Ciebie i przygotuj się na świadectwo nadzwyczajnego działania Boga w Twoim życiu. Bóg tka kaanici Twojego życia w wspaniały gabelyn, gdzie każde doświadczenie, każde wyzwanie, każde zwycięstwo ma cel i wieczne znaczenie. Wiem, że może to być trudne. Stawić czoła trudnościom finansowym w tej chwili, ale chcę Ci zapewnić o czymś nadzwyczajnym. Bóg uwalnia Cię od wszelkich więzów spowodowanych przez długi. On chce widzieć Cię wolnym, prosperującym i cieszącym się obfitością, którą ma dla Ciebie zarezerwowaną. Synu, łatwo jest poczuć się przytłoczonym, kiedy rachunki się piętrzą, a presje finansowe rosną. Ale nie pozwól, by lęk i strach Cię opanowały, ponieważ Bóg jest większy niż jakikolwiek problem finansowy, z którym się zmagasz. On jest Bogiem, który zaspokaja wszystkie nasze potrzeby według swoich bogactw w chwale i nie opuści Cię. Pamiętaj, że Bóg jest właścicielem całego złota i srebra, jest Panem Wszechświata i nic nie jest poza Jego kontrolą. Dlatego zaufaj Mu i powierz swoje troski finansowe w Jego ręce. On jest wierny, aby spełnić wszystkie swoje obietnice, a On obiecał Cię podtrzymać i wyzwolić od wszelkiego zła. Przyjmij ten dar, nawet w chwilach niedostatku, pamiętaj, że Bóg jest Twoim dostawcą. On jest Bogiem, który błogosławi pracę Twoich rąk i mnoży Twoje zasoby. On jest Bogiem, który otwiera drzwi, gdzie ich nie ma i sprawia, że rzeki płyną na pustyni. Zaufaj Mu, a On poprowadzi Cię do miejsca obfitości i pomyślności. Dlatego nie zniechęcaj się w obliczu trudności finansowych, zachowaj swoją niezachwianą wiarę, żywą nadzieję i niezłomną ufność w Bożą moc, aby zmienić Twoją sytuację. On jest Bogiem niemożliwości i pracuje we wszystkim dla Twojego dobra. Kontynuuj wiernie do końca tego filmu, aby odkryć niesamowite objawienie dotyczące Twojego życia. Mój bracie, moja siostro, poczujcie oczekiwanie w powietrzu, ponieważ zbliżamy się do dni obfitości i pomyślności, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. To tak, jakby Bóg szeptał Ci do ucha, mój umiłowany synu, w tym świętym i wyjątkowym momencie otaczam Cię światłem. Zwracam się do głębi Twojego serca, ponieważ znam najgłębsze pragnienia, które tam są. Pulsacje Twojego wnętrza, które często nie są wyrażane słowami. Dziś jestem tutaj, aby wylać na Ciebie moją obfitą łaskę. Nie ma granic dla mojej miłości do Ciebie i nie ma przeszkód, które mogłyby Cię oddzielić od mojej obecności. Jestem z Tobą w każdej chwili, prowadząc Cię, chroniąc Cię, podtrzymując Cię mocą mojej łaski. Nie lękaj się, mój synu, bo jestem z Tobą. Zaufaj mi i pozwól, aby moja łaska przemieniła Twoje życie. Otwórz swoje serce, aby otrzymać wszystko, co dla Ciebie mam, ponieważ błogosławieństwa, które mam dla Ciebie, są bardziej obfite, niż możesz sobie wyobrazić. Pozwól, aby moje światło oświetlało Twoją drogę i prowadziło Twoje kroki. Poprowadzę Cię przez najciemniejsze doliny i zabiorę na najwyższe szczyty. Zaufaj mi, a ja dokonam cudów w Twoim życiu. Przyjmij teraz moją obfitą łaskę, mój synu, pozwól, aby Cię otoczyła i przemieniła, ponieważ jesteś kochany przeze mnie ponad wszelką miarę, mój umiłowany synu. Wyobraź sobie teraz w swoich myślach to, czego najbardziej pragniesz. Pozwól, by Twoja myśl wypełniła się marzeniami i nadziejami, bo to w tej przestrzeni wiary i zaufania moja obecność objawia się w potężny sposób. Uwierz w tej chwili, że niebiosa działają na Twoją korzyść. Nie ma granic dla tego, co mogę dla
Ciebie zrobić, kiedy pokładasz we mnie swoje zaufanie. Jestem Bogiem, który czyni niemożliwe możliwym. Bogiem, który przemienia marzenia w rzeczywistość. I powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Nie wahaj się więc marzyć wielkie rzeczy. I pragnąć tego, co napełnia cię. Radością i spełnieniem, bo kiedy dostrajasz swoje pragnienia do moich planów dla ciebie, wszystko sprzyja twojej korzyści. I wielkie cuda się dzieją. Uwierz zatem w moc swoich marzeń i w moją zdolność ich spełnienia. W tej chwili jestem z tobą, gotów zamienić twoje najgłębsze pragnienia w chwalebną rzeczywistość. Przyjmij moje błogosławieństwa. Mój drogi bracie, pamiętaj o cennych słowach zawartych w Księdze Psalmów, rozdział 128, wersety 1 i 2. Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami. Owoc pracy rąk twoich będziesz spożywał. Szczęśliwy będziesz i dobrze ci się będzie powodziło. Bóg pragnie pobłogosławić twoje finanse, twoje relacje, twoje życie duchowe i twoje zdrowie. Nie ma dziedziny twojego życia, której On nie chciałby przemienić swoją łaską i mocą. Dlatego nie ograniczaj swoich oczekiwań do tego, co jest możliwe w ludzkich oczach. Bóg jest w stanie uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy lub myślimy. On pragnie uczynić cię prosperującym w twoich finansach, o i wzmocnić twoje relacje, o twoje życie duchowe oraz przynieść uzdrowienie i dobrostan dla twojego ciała i duszy. Przyjmij to błogosławieństwo w swoich relacjach. Bóg pragnie przynieść łaskę pojednania tym, którzy byli podzieleni. Tak, On jest Bogiem, który odbudowuje to, co było złamane, który leczy rany i przynosi pokój tam, gdzie wcześniej był konflikt. Bóg jest najwyższym przykładem hojności, dał nam swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, jako dowód swojej nieskończonej miłości do nas. Ta ofiarna darowizna jest szczytem boskiej hojności i pokazuje nam wzór, według którego powinniśmy żyć. Kiedy zobowiązujemy się do życia w hojności, odzwierciedlamy naturę Boga i demonstrujemy Jego łaskę i dobroć światu wokół nas. Nie chodzi tylko o dawanie zasobów materialnych, ale także o ofiarowanie naszego czasu, naszej miłości, naszych umiejętności i naszej opieki. Potrzebujący, umiłowany Synu, zostaw swój komentarz. Jeśli podobała ci się ta boska wiadomość, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć dzwonka powiadomień, aby zawsze być pierwszym, który dowie się, gdy Bóg będzie miał dla ciebie błogosławieństwo. Na twoim ekranie znajdują się dwa filmy, które mogą zmienić twoje życie, odkrywając niesamowity sekret. Dotknij jednego i odkryj go. Niech Bóg błogosławi twoje życie dziś i zawsze.